Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. 2 i 3 marca apostolstwo trzeźwości i osób uzależnionych gościło w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W poniedziałek diecezjalni duszpasterze trzeźwości, zakonni referenci i świeccy apostołowie trzeźwości spotkali się na modlitwie i refleksji nad nauczaniem sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zastanawialiśmy się także, jak zdynamizować apostolstwo trzeźwości w diecezjach. Następnego dnia odbyło się ważne naukowe sympozjum na temat, jak nie zniszczyć życia dziecka. Usłyszeliśmy bardzo ciekawe wykłady wybitnych ekspertów. Mieliśmy okazję do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. Mogliśmy odczuć, że to, co czynimy, Codziennie na polu troski o szeroko rozumianą trzeźwość narodu ma wielki sens. Trudno w krótkim felietonie zawrzeć wszystkie poruszone problemy, wszystkie ważne treści. Planujemy wydać drugiem te cenne wykłady. Dzisiaj natomiast pragnę podzielić się kilkoma refleksjami, które mam nadzieję, Zapalą w naszych sercach pragnienie gorliwego działania na rzecz ochrony najmłodszych Polaków przed zniewoleniem. Jesteśmy bowiem świadkami wielkiej ofensywy współczesnego świata, mającej na celu zdemoralizowanie dzieci i młodzieży. Walka toczy się przede wszystkim na polu wychowania i edukacji. Stąd wśród tematów sympozjum nie mogło zabraknąć uświadomienia, jak liczne są współczesne zagrożenia bezpieczeństwa najmłodszych w tych obszarach. Wiele zagrożeń pochodzi z prawie nieograniczonego dostępu dzieci i młodzieży do internetu. Coraz większa liczba najmłodszych uzależniona jest od gier komputerowych, pornografii, hazardu, mediów społecznościowych. Wielkie zniszczenia wśród uczniów sieje, to streaming. Jakże wielka jest odpowiedzialność rodziców, którzy często sami bezrefleksyjnie niejako popychają swoje dzieci do świata wirtualnego. Musimy także odważnie reagować na wszelkie próby indoktrynacji młodych przez zwolenników ideologii gender i LGBT. Podczas sympozjum podkreślono, że ochrona dzieci przed współczesnymi zagrożeniami jest szczególnym obowiązkiem państwa. Oczywiście, obszar tej ochrony jest bardzo szeroki i dotyczy wielu problemów. Wydaje się jednak, że dzisiaj sprawą podstawową jest przede wszystkim wprowadzenie natychmiastowego zakazu reklamy alkoholu. Wiadomo, że jest ona skierowana do ludzi młodych i powoduje, że coraz młodsi sięgają po alkohol, gdyż uwierzyli kłamstwu, jakoby alkohol dawał szczęście, wolność, przyjaźń, sukcesy w sporcie i w innych dziedzinach. Uwierzyli temu śmiercionośnemu kłamstwu, ale czy to niedorośli są za to odpowiedzialni? Młodzi ludzie potrzebują dobrych przewodników. Odpowiedzialnych i odważnych, którzy chcą i potrafią obronić ich przed zagrożeniami. Którzy nie boją się zaproponować im życia według zasad chrześcijańskich, bo przecież żywa wiara i systematyczne praktyki religijne chronią młodych przed zniewoleniem. To potwierdza nie tylko doświadczenie duszpasterskie, ale także wyniki badań naukowych. Dlatego tak cenna jest praca z dziećmi we wspólnotach parafialnych, organizowanie różnych grup modlitewnych, zwłaszcza podwórkowych kółek różańcowych i ruchu abstynenckiego dziecięcej krucjaty niepokalanej. Tak ważne jest, aby tradycje harcerskie, skautingowe były nadal żywe w naszym społeczeństwie. Młodzi ludzie potrzebują świadków, którzy pokażą im piękno kroczenia drogą prawdziwej wolności. Wtedy ułuda wirtualnego świata tak łatwo niezawładnie ich myślami i sercem, nie zniewoli ich. To my, odpowiedzialni dorośli, którzy towarzyszą dzieciom na różnych etapach życia, musimy dawać dobre świadectwo. Oni muszą poczuć, że mają w nas oparcie. Że nie są pozbawieni, pozostawieni sami sobie. Oni muszą mieć pewność, że staniemy w ich obronie, gdy demoralizatorzy będą chcieli zniszczyć ich wrażliwość, zniszczyć ich niewinność. Sympozjum dało nam konkretne wskazówki, konkretne narzędzia do walki w obronie młodych. Na stronie internetowej wolni Znajdują się czytelne instrukcje prawne, jak postępować w przypadku zagrożeń demoralizacją i wzory pism do różnych instytucji. Zachęcam rodziców i wychowawców, aby z nich korzystali. Jesteśmy odpowiedzialni za młode pokolenie przed Bogiem i przed historią. Wyrażam wdzięczność ojcu, dyrektorowi, doktorowi Tadeuszowi Rydzykowi, że tak bardzo troszczy się, aby sprawy trzeźwości narodu docierały do Polaków, że od tylu lat wspiera nasze apostolstwo. Serce dziękuję ojcu rektorowi Zdzisławowi Klawce, pracownikom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, studentom mediom toruńskim za zaangażowanie w to doniosłe wydarzenie. Dziękuję wszystkim wykładowcom, którzy dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem w czasie sesji i podczas sympozjum. Zapamiętajmy słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: że obrona dzieci i młodzieży przed nałogami i demoralizacją jest polską racją stanu. Zapamiętajmy i działajmy z wielką roztropnością, miłością, ale i z wielką odwagą. To właśnie dzieci i młodzież potrzebują szczególnego wsparcia, aby swoje dzieciństwo, młodość przeżyć w bezpiecznym środowisku. A bezpieczne środowisko to przede wszystkim takie, które jest trzeźwe, bez jakichkolwiek uzależnień. Tylko na tej podstawie można budować rodzinne szczęście oparte o wzajemną miłość.